Cześć, jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam jeden ze sposobów na dwa koczki na rozpuszczonych włosach. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich fryzur, to napiszcie koniecznie w komentarzu. I teraz wspólnie zabieramy się za czesanie. Dokładnie rozczesuję wszystkie włosy i zaraz będę wydzielać przedziałek na środku. Teraz wydzielam partię włosów, która będzie bazą do naszego koczka. Będą dwa koczki, jeden tutaj i taki sam drugi tutaj. Ja najczęściej wydzielam sobie partię od przedziałka, tutaj. Najczęściej na czubku głowy robię taką linię i tutaj wydzielam włosy, a z tej strony jest to najwyższy punkt brwi. Taką partię związuję w kucyk. Nie należy się przejmować gumką, ona i tak będzie zaraz ukryta. Teraz łapię końcówki włosów i będę je zawijać. Zobaczcie, zawijam, zawijam od końcówek w górę. Zawijam, zawijam, zawijam i powoli formuję koczka tutaj. A w momencie, kiedy jesteśmy już przy kucyku, rozkładam włosy. I teraz po prostu formułuję sobie koczka kształt. Nadaję taki, jaki po prostu mi się podoba i jaki mi pasuje. Teraz całość będę przypinać wsuwkami. Tak wygląda gotowy koczek. Ważne, żeby wydzielić takiej samej grubości partię włosów po drugiej stronie, żeby koczki wyszły po prostu symetryczne. Jeżeli uważacie, że takie koczki są dla Was za duże, po prostu wydzielacie mniejsze partie włosów. Łapię końcówki włosów i zawijam. Rozciągam pasmo na całej długości, żeby uformułować koczka. I tak prezentują się dwa gotowe koczki. Mam nadzieję, że tutorial na te dwa koczki Wam się podobał i że teraz bez problemu je sobie uczeszycie. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.